Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym dniu przychodzę do Was z kolejnym haulem zakupowym. Będą to rzeczy ze sklepu Mohito oraz ze sklepu By Olala. Także nie przedłużając, serdecznie zapraszam do oglądania i oczywiście zachęcam do dawania łapek w górę, zostawiajcie komentarze oraz oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam do oglądania. Tak, pokażę Wam pierwsze rzeczy, które zakupiłam w sklepie Mohito. Jako pierwszym ciuszkiem jest to taka przeurocza, jasno-niebieska sukieneczka. Ona ma bardzo fajny, taki cieniutki, leisty materiał. Spodobało mi się bardzo to, że ona ma właśnie taki bardzo jasny, taki baby blue kolor i ma taką piękną falbankę na samym dole. Z przodu ta falbaneczka jest oczywiście krótsza, z tyłu ona jest lekko przedłużona i śliczne jest to, że ona ma takie piękne srebrne guziczki z tyłu, które można sobie odpiąć i bardzo wygodnie ją założyć na siebie. Ta sukienka jest rozmiaru 36 i początkowa cena była 169,99, a ja ją kupiłam za 59,99. Także przecena jest mega. Nie wiem, czy one jeszcze są w sklepie, prawdopodobnie są, bo ja ją kupiłam jakieś 2 tygodnie temu, także wydaje mi się, że jeszcze mogą być one w sklepie. Także tak się prezentuje, zaraz ją pokażę na sobie. Znalazłam w sklepie Mohito takie dwa śliczne, przeurocze sweterki. Jeden jest koloru pudrowego różu i on ma taki fajny wydruk kobiety i na okularach ona ma takie śliczne jakby cekinki, których no, chyba w kamerce nie widać. I tak, ona jest tutaj pod pachą lekko rozkloszowana, jest taki dosyć króciutki, z tyłu w sumie nie ma nic, jest bardzo prosty, ale powiem Wam, że materiał po prostu jest mega, jest taki fajny, mięciutki, lekko rozciągliwy. Na pewno ten sweterek będzie pasował albo do zwykłych jeansów, albo po prostu do jakiejś fajnej spódniczki. I oczywiście cena tego sweterka, już Wam szybciutko mówię, była 99,99 i to jest rozmiar S. Także albo możecie znaleźć ten sweterek jeszcze w sklepie, albo po prostu wejść sobie na internet i zamówić online. I tak, ten drugi sweterek jest tego samego kroju, ten sam materiał, tylko po prostu inny kolor. Też jest kobieta, która tutaj właśnie na bluzeczce ma takie jakby czarne cekinki. I fajne jest to, że tutaj jest taka śliczna, materiałowa kokardeczka. No i tak jak w sumie tamten sweterek, ten również pasuje i do dżinsów, i do spódniczki. Jest bardzo wygodny, ma świetny materiał. Którą znalazłam w sklepie Mohito, są to takie bardzo fajne spodnie dresowe. Są one koloru szarego, na takiej tutaj gumce. Oczywiście mają kieszonki po bokach, ale co mi się w nich spodobało, to że one mają takie fajne jakby nadruki przyszyte i z prawej i z lewej strony. Są one koloru złoto-czarno-białego. Z tyłu one są proste, w sumie nie mają nic. I one są lekko zwężane do dołu i tutaj jeszcze widzicie na kolanie mają takie dwa elementy. I tak, ja je miałam już ubrane 2 razy bodajże i nie mam ceny, ale one chyba kosztowały 99,99. Możecie nawet sprawdzić sobie na stronie internetowej, na pewno jeszcze są, może nawet już przecenione. I to jest rozmiar S. Są mega wygodne, mają fajny, taki leisty, bawełniany materiał, lekko rozciągliwe i cieniutkie. I powiem Wam, że te spodnie sprawdzają się do przeróżnych stylizacji, jakiś zwykły t-shirt i do tego może być kurtka jeansowa, trampki, adidasy, po prostu wszystko. Także to jest ostatni zakup z Mohito. Przechodzimy
teraz do rzeczy ze sklepu By Olala. Jako pierwszym zakupem jest to taka fajna bluza koloru białego. Ona jest taka bardzo prosta, ma fajny materiał bawełniany, dosyć taki gruby. I tak, ma śliczne wykończenia, ma super wstążeczki koloru szarego. Co mi się w tej bluzie najbardziej spodobało, to ten kaptur, który jest pięknie wyszyty z takiej szarej koronki. I co w tej bluzie jeszcze jest mega, to to, że ona ma tutaj takie rozcięcie na dole i z tego rozcięcia wychodzi taki ładny, leisty, szary materiał, który ma taką śliczną tutaj falbaneczkę. Także ta bluza sprawdzi się też albo do spodni dresowych, albo do leggingsów, albo do jeansów, albo nawet do spódniczki. Jest bardzo wygodna, bardzo miękka i taka po prostu inna, bo jeszcze nigdy nie widziałam takiej bluzy, która ma takie właśnie fajne wykończenia. I ona kosztowała, już Wam mówię, 219 zł. Wydaje mi się, że te ubrania już chyba są teraz w Polsce przecenione, bo teraz będą mieli chyba nową kolekcję, także warto sprawdzić na ich stronie albo na Facebooku. Nie, znalazłam taką śliczną, jasnopudrową sukienkę, która sprawdzi się i na lato, i na zimę, bo w sumie w zimie można ją ubrać do rajtek. Śliczne jest to, że ona ma bardzo taki fajny, porządny materiał, lekko rozciągliwy, ale dosyć taki gruby. I ma śliczne takie wykończenia, elementy. Tutaj ma na ramionach tak jakby koraliczki. I ona jest, ma krótki rękawek, jest taka dosyć luźna. Tutaj oczywiście jest taka zwężana na sznureczku. I tutaj jest rozkloszowana i oczywiście ma takie śliczne, malutkie logo koloru srebrnego. I na sznureczkach też ma takie malutkie srebrne wykończenia. Z tyłu jest w sumie bardzo prosta. Ma tylko tutaj przez środek idzie taki grubszy szew. I powiem Wam, że jest mega, mega, mega do rajtek, do kozaków, w lecie, w zimie, do swetra, po prostu do wszystkiego. I ona kosztowała 169 zł. Znalazłam również takie fajne leggingsy, spodnie dresowe. One są koloru taka zgniła zieleń, bardzo jasna, w sumie zgniła zieleń z beżem, taka przecierana. I one wyglądają jakby, w sumie niby to leggingsy, niby to są spodnie dresowe. One są zwężane do dołu. Fajne jest to, że one tutaj na kolanie mają właśnie takie dziury, które fajnie, fajnie wyglądają do stylu albo na sportowo, albo w sumie można je ubrać do szpilek. I z tyłu mają takie dwie kieszonki i na jednej z nich jest oczywiście logo By Olala, takie srebrno-złote. I powiem Wam, że materiał jest rewelacja, jest taki dosyć gruby, bawełniany, ale rozciągliwy. Jest na takiej fajnej, grubej gumce. I oczywiście ona tutaj, te spodnie mają takie malutkie kieszonki i tutaj z przodu, i tutaj z tyłu. I cena tych spodni jest 179 zł. I tak, przechodzimy do ostatniego zakupu. Jest to taka bardzo prosta tuniko bluzeczka, która ma na końcu takie śliczne tutu koloru szarego. Są to tak naprawdę dwie warstwy. Jedna jest tutaj wyżej, druga jest niżej. Ona jest na ramionczkach, fajny bawełniany materiał, lekko rozciągliwy.
I ona, powiem Wam, że sprawdzi się bardzo fajnie do jakiegoś przedłużanego swetra, żeby tylko po prostu to tutu wychodziło spod swetra i można jakieś fajne kozaki, leginsy czy nawet jeansy do tego ubrać. Też oczywiście ściągnęłam metkę, ale ona chyba kosztowała 69 zł. Także, ups, tutaj mam jedną koloru szarego i jeszcze znalazłam taką samą, tylko koloru białego. Też jest przeurocza. Też się sprawdzi albo do swetra jakiegoś przedłużanego w zimie, albo w sumie można ją ubrać w lato jako sukienkę. Okej, kochani, to by było na tyle. Ja się będę z Wami żegnać. Dzięki, że zostaliście ze mną. I oczywiście zostawiajcie dużo, dużo, dużo łapek w górę. Komentujcie, subskrybujcie. Oj, malutka. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa. Pa pa. Oj.